Pałac Marianny Orańskiej niejako na nowo odzyskuje swój dawny blask. Możemy to czynić dzięki bardzo dużym funduszom, które zostały pozyskane w ostatnim czasie. A trzeba przyznać, że zadań inwestycyjnych na pałacu mamy bardzo dużo. Te, które się już zakończyły, to chociażby wymiana trzeciego etapu pokrycia zasadniczego pałacu. To wielkie przedsięwzięcie, które było realizowane od listopada ubiegłego roku. Na przełomie roku się zakończyło. Mamy, można tak powiedzieć, całą salę jadalną zabezpieczoną i wszystkie pomieszczenia, które są pod tą salą. To zadanie oczywiście ma jeszcze swój jeden element, czwartą część dachu, na które też w tym roku uzyskaliśmy dofinansowanie i mam nadzieję, że zostanie to zakończone. Ponadto warto powiedzieć o bardzo dużych zadaniach inwestycyjnych, które są realizowane w chwili obecnej. W ramach programu polsko-czeskiego gmina Kamieniec Ząbkowicki jako lider projektu wraz z gminą Złoty Stok i Biła Woda realizuje duży program związany ze ścieżką rozwoju pogranicza Marianna Orańska. Jest tutaj tematem przewodnim. Ale dzięki temu gmina Kamieniec realizuje kompleksową rewitalizację całej oficyny południowej pałacu, aby przystosować ją do nowych funkcji kulturalnych i gastronomicznych. Cieszę się, gdyż to zadanie było przez nas oczekiwane już od kilku lat i teraz dzięki tym dofinansowaniom, zarówno w tym roku, jak i początkiem roku następnego, powinniśmy w całości mieć przedsięwzięcie zakończone. Oczywiście warto też wspomnieć o bardzo dużym zadaniu inwestycyjnym, które realizujemy dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wymiana stolarki okiennej, ściany wschodniej pałacu i sali jadalnej oraz kaplicy pałacowej, to przedsięwzięcie ma swój indywidualny wymiar. Nowe okna pałacowe, piękne, urzekające swoim wdziękiem, są niepowtarzalne. Na wysokości prawie 17 metrów mogą już teraz mieszkańcy podziwiać stolarkę zewnętrzną. Jesteśmy przed nowym, drugim etapem stolarki wewnętrznej obiektu i ona zostanie zakończona do końca czerwca tego roku. Warto również wspomnieć o, można powiedzieć, wyjątkowym, niezwykłym na skalę gminy także programie, dzięki któremu będziemy realizować całe założenia tarasowe, odtworzenie historycznego wyglądu tego, jak kiedyś wyglądała ta przestrzeń ponad 150 lat temu. Dzięki funduszom norweskim udało nam się uzyskać ponad 15 milionów złotych dofinansowania i w ciągu trzech następnych lat zrealizujemy zarówno program kulturowy, nowy program dla tego pałacu, ale także i właśnie tą wspaniałą zewnętrzną przestrzeń, którą kiedyś podziwiali wszyscy, którzy tutaj na terenie pałacu przebywali. Mam nadzieję, że urzeknie to swoim wdziękiem i blaskiem nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale i wielu naszych rodaków, a może nawet i gości z zagranicy. Będą chcieli to oczywiście zobaczyć. To się okaże w przyszłości, ale już teraz możemy powiedzieć, że pierwsze prace przetargowe rozpoczynają się i w miesiącu maju, czerwcu i lipcu będą trzy zasadnicze przetargi uruchomione i później po uwzględnieniu wszystkich oczywiście odwołań miejmy nadzieję, że prace zostaną rozpoczęte na jesieni tego roku. Są to zadania dla nas ważne, ale dzięki nim pokazujemy to, co powiedziałem na początku. Piękno obiektu na nowo odkrywamy my jako mieszkańcy, ale także i z informacji, które posiadamy nawet w naszych portalach społecznościowych, rzesze niezmiernych, bardzo rad turystów chcą oglądać to, co mamy najpiękniejszego, więc budujemy nową przestrzeń w gminie Kamieniec Ząbkowicki dla naszych mieszkańców i dla wszystkich tych osób, które chcą tutaj do nas przyjechać.